Witam na moim kanale Tomki z Pompa Ciepła jak zrobić. W tym filmie przedstawię Wam jeden ze sposobów, jak można mieć tanią pompę ciepła nie za miliony. Jak wiecie, w Polsce, w Europie, jak i na świecie sytuacja zapotrzebowania na energię jest coraz trudniejsza. Ceny gazu, węgla czy też ropy są coraz wyższe. Ale jest sposób na to i jest pewna alternatywa, jak można cieszyć się tanim, ekologicznym i sprawdzonym ogrzewaniem, które jest naprawdę tanie. Mowa tutaj jest oczywiście o pompie ciepła przerobionej z klimatyzatora. Kupno oryginalnej pompy ciepła oczywiście jest dużym kosztem, a nawet w tej chwili, jak jest duży popyt na takie urządzenia, ceny oczywiście rosną w górę. Nie jeden z nas się zastanawiał, dlaczego tak jest i dlaczego te ceny są tak wysokie. Ale teraz już nie musi się o to martwić, bo jest sposób na to, żeby to po prostu mieć tańszym kosztem. Dlatego stworzyłem tutaj taką mapę, która pomoże niejednemu do zrobienia sobie w własnym zakresie lub za pomocą kogoś innego, instalatora lub innej osoby, który się po prostu zna na tych rzeczach oraz może pomóc doradzić, jak to zrobić w własnym zakresie i dużo taniej niż kupywać oryginalną pompę ciepła za naprawdę duże pieniądze. Jak wiecie, te pompy ciepła oryginalne są naprawdę w tej chwili drogie i moim zdaniem nie jest to warte tych pieniędzy. Oczywiście każdy zrobi jak uważa, ale są osoby, które nie mają tyle pieniędzy, żeby kupić taką pompę za taką dużą kwotę. Dlatego stworzyłem taką mapę, żeby szybko można było się odnaleźć i żeby każdy mógł sobie tutaj znaleźć osobę, która ma większe doświadczenie, jeżeli ktoś po prostu nie potrafi tego zrobić i po prostu za mniejsze pieniądze. Także taka była idea stworzenia tej mapy. Wiele osób na mojej grupie oczywiście pyta się o osoby, o pomoc, o osoby, które mogą zrobić taką pompę ciepła. Dlatego stworzyłem taką mapę, żeby sobie nawzajem pomóc. Drugą stroną tej mapy jest to, że oczywiście w sezonie zimowym zawsze są problemy z tymi pompami, a nie zawsze jest dostępna oczywiście osoba, która potrafi to zrobić i potrafi taką pompę naprawić. Oczywiście są serwisy, są instalatorzy, ale nie zawsze w tym najbardziej potrzebnym momencie są dostępni, także można się posilić oczywiście też osobami, które mają doświadczenie, wiedzą jak to zrobić i oczywiście mogą pomóc. Dlatego można szybko skorzystać z takiej mapy i szybko odnaleźć osoby, które w pobliżu są dostępne. Dobrze, jak widzicie, mamy tutaj mapkę. Jest już tutaj większość tych znaczników. Jest ich tutaj ponad, jak widzicie, już Wam mówię, ponad 150 punktów. Także jest trochę osób tutaj. Podstawową sprawą, żeby użyć tutaj tej mapy i żeby móc sobie tutaj ten znacznik zaznaczyć na mapie, musimy się tutaj zalogować. Ja już tutaj się nie będę logował, bo już jestem zalogowany, ale musimy się zalogować pod przeglądarkę Google. Jest to po to, żeby po prostu zabezpieczyć tą mapę i żeby po prostu w przyszłości, jeżeli ktoś po prostu będzie chciał sobie zrobić jakiegoś psikusa, żeby po prostu mieć jakiś backup tej mapy i żeby ta mapa nie zginęła. To jest tylko po to. Bo oczywiście za każde dodanie znacznika będzie tutaj robiony backup automatyczny, także będę mógł tą mapę sobie tutaj odtworzyć. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tutaj o te punkty, każdy punkt, jak widzicie, możemy sobie tutaj zaznaczyć i tutaj widzimy różnego rodzaju, jak tutaj sobie osoby tutaj pododawały. Na przykład jest taki przykład, zlecę montaż PC z klimatyzatora. Oczywiście tutaj można sobie wstawić jakiś opis, temat oczywiście i oczywiście jakiś tutaj telefon kontaktowy lub e-mail. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dodawanie, no dodawanie jest bardzo w prosty sposób. Ja tutaj Wam pokażę, jak, żeby dodać znacznik, trzeba się tutaj tą pineskę zaznaczyć. Dodajemy przykładowo sobie tutaj, wpisujemy sobie jakąś tam nazwę, to jest temat, który po prostu będzie widniał tutaj, żeby po prostu szybciej to zlokalizować, a także jakiś opis i telefon, tak jak tutaj to zrobiłem. No i zapisujemy i taki znaczek się po prostu tutaj już powinien pojawić na tej całej tabeli. Żeby go edytować, klikamy sobie. Najlepiej, jeżeli jest ktoś, osoba, która potrzebuje pomocy, zostawić to na niebiesko, a jeżeli jest osoba, która
chce komuś pomóc, to oczywiście bo mamy tutaj wiele innych tutaj ikon, to najlepiej po prostu sobie zmienić jakąś ikonę na jakiś przykładowo bardzo, bardzo jakiś taki widoczny, że to osoba, która to robi, najlepiej to sobie zaznaczyć jakimś tam kluczykiem lub jakimś obojętnie jakim, jak to po prostu woli. Przykładowo ja tutaj sobie zaznaczę jakąś flagę i taka flaga będzie tutaj po prostu istniała. Oczywiście można sobie tutaj też zmieniać kolory. Najlepiej tutaj sobie zmienić kolor czerwony, który będzie oznaczał, że jest osoba, która może pomóc. Wtedy bardzo szybko można taką na mapie osobę zlokalizować. Oczywiście każdy zna swoją tutaj lokalizację, na przykład jeżeli na przykład mieszka w tym obszarze, bardzo szybko może się skontaktować z tym punktem, z tym lub z tym. Któryś z tych punktów nie ma jakiegoś, nie ma, jak ten nie ma z takich swoich tutaj danych kontaktowych. Oczywiście można to zrobić tutaj na mojej stronie na Facebooku, Pompa Ciepła jak zrobić, tam jest odpowiedni post. Już zaraz wam pokazuję, jest ten post. Jest tu po prostu tutaj post, klikamy na niego i tutaj można po prostu, jak tutaj inni robią, pytać się o kontakt. Także tak to wygląda. Także to wszystko chyba na ten temat. Jeżeli wiadomo, film się podobał, naciśnijcie tutaj, wiecie co, będziecie informowani na bieżąco o wszystkich tutaj informacjach i na pewno żadnego tutaj filmu nie przeoczycie. Także pozdrawiam i do słyszenia. Cześć!